Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2020 za nami. To wydarzenie cykliczne organizowane przez województwo łódzkie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w Polsce. Forum jest okazją do wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami, szczególnie małych i średnich firm. Tegoroczna edycja ze względu na pandemię odbywała się online. Ważnym punktem forum było przyznanie Nagrody Gospodarczej województwa łódzkiego Biznes na Plus. Co roku nagradzane są firmy, które budują pozytywny wizerunek regionu i przyczyniają się do jego rozwoju gospodarczego. Szczepionki na COVID-19 mogą stać się naszą szansą na powrót do normalności, mówił w Łodzi premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił informacje dotyczące zakupu szczepionek dla Polski. Po konferencji prasowej szef rządu, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński udali się z wizytą do szpitala rezerwowego w łódzkiej hali Expo. Spotkali się z przedstawicielami lekarzy, którzy będą pracować w tym szpitalu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekaże blisko 40 milionów złotych na udrożnienie i ustabilizowanie koryta rzeki Pilicy w Sulejowie. Podpisana została już umowa z wykonawcą robót. Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości wody w Pilicy i zbiornika Sulejów. Na województwo łódzkiego problem suszy, problem wody to jest niezwykle ważna rzecz, ważna sprawa. Bezpieczeństwo związane z tymi kwestiami to kwestia, która nas na pewno inspiruje do działania. Aktor i reżyser Marcin Hycnar został nowym dyrektorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Łódzkiego. Marcin Hycnar na stanowisku dyrektora Teatru Jaracza zastąpił Waldemara Zawodzińskiego. Nowy dyrektor będzie jednocześnie łączył funkcję dyrektora naczelnego instytucji, jak i osoby odpowiedzialnej za wyraz artystyczny teatru. Od 1 grudnia 2020 roku rozpoczyna pan Marcin Hycnar swoją nową misję. W Radomsku uruchomiony został punkt pobrań osocza od ozdrowieńców. Osoby, które chcą oddać osocze, proszone są o wcześniejszy kontakt z punktem pobrań w szpitalu powiatowym w Radomsku. Wymiana doświadczeń związanych z działaniami na rzecz walki z pandemią była jednym z punktów konwentu marszałków województw. W posiedzeniu zorganizowanym w trybie zdalnym wziął udział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.